Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tomb Raider na maksymalnym poziomie trudności, jakim jest możliwy, czyli ciężki. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym kontynuować drugi taki, znaczy chciałbym dzisiaj wykonać kolejne takie, taką misję znajdźkową. Znaczy taki odcinek poświęcić typowe na odnajdywanie znajdziek. Oczywiście chciałbym zakończyć wioskę w górach, bo tutaj z tych rewirów oddal, szkoda, że nie mogę w ogóle kółkiem. To jest chyba jeden z dwóch takich rewirów, których nie oczyściłem, ale chyba ten jest największy, bo tu mam 45% ukończono, miasto ubogich, a tutaj ten większy rewir, wioska w górach, mam 56%, ale tu się chyba wydaje, że tutaj jest chyba więcej. Miasto w górach, ja myślałem, że oto to jest coś nowego teraz, bo ja myślałem, że najwięcej znajdzie, które muszę znaleźć, odblokować, to jest tutaj. A okazuje się, że jednak w mieście ubogich jest więcej, ale to po kolei. Mam nadzieję, że dzisiaj to w miarę ogarniemy. Dzisiaj drugi odcinek poświęcę po prostu na odnajdywanie znajdziek. A już następny pójdziemy z fabułą. I tak, tutaj mamy geoskrzynki. Ogólnie to sobie zrobiłem trochę przerwy. Bodajże z 4 dni, 4 albo 5 dni. Tak mi się powiem, że tak nie chcę nagrywać, ale to nie tylko nagrywać. Ogólnie nic mi się nie chce. Może to tak jest, raz, że mam dosyć okrągłe te maratony u mnie w pracy, w robocie. To jeszcze temperatury teraz są ładne, pogody, ale tak wali po 30 stopni chyba teraz mam na termometrze. To też się nie chce w ogóle siedzieć ogólnie w domu i siedzieć przed kompem. Przesiadywać przed tym monitorem to już tak nie bardzo. Niektórzy by mogli mi też zarzucić, że od razu się zraziłem po jednym komentarzu widza, który no tak delikatnie rzecz mówiąc nie podobało mu się za bardzo moje nagrywanie, moja gra. I niektórzy by mogli odczuć, że po prostu, że się po prostu już zraziłem. O Jezus, to tam muszę wejść na górę, a nie tutaj. Może się jakoś uda. Zraziłem się od razu i przestałem nagrywać. Nie, nie, to tak to nie jest. Ogólnie to wiadomo, że nikomu nie będzie się podobało to jak nagrywam, zwłaszcza, że on mi tam zarzucił, że mam głos jak po kastracji, czy coś w tym stylu. No i w ogóle, że jest, gram jak dupa i w ogóle jestem dupa z uszami, ale no po prostu tak każdą uwagę tak trzeba odbierać tak po prostu, że się człowiek uczy, a nie tak, że od razu się czegoś zrażać, tak? No wiadomo, że nie wszystkim się będzie podobało jak to nagrywa, zwłaszcza, że to ten, akurat z tym głosem to muszę się zgodzić, ale ja nie wybieram głosiku od razu. Ja bym sobie wybrał, to bym sobie wybrał jakiś zajebisty głos, a nie tak jaki mam niestety. Tam jest ziomuś. Może go zajdę jakoś po cichaczu. Teraz może mi widzieć, ale teraz już nie. A, bo tu jest ich dwóch. Dobra, tego wykończymy. Wiedziałem, że się szczai. Dobra, ładnie. Oni się czasami respią, jak wracacie parę razy do jednej i tej samej mapy. Także to trzeba mieć pod uwadze. Tutaj możemy zapalić to. Weźmy sobie strzały zapalające. Jeszcze był? Chyba nie, to będzie już wszystko. Dobra, ruszajmy właśnie. Co to jest? No nie, dobra, to jest miejsce, żeby sobie podpiąć tą linkę z łukiem do szybkiego przemieszczania. No i musimy iść tam na górę. No i właśnie, no i to, ktoś by to mógł odebrać, że od razu, bo właśnie nagle przerwałem filmik. O Jezus, nie mogę już na ten tak wejść. Przerwałem nagrywanie od razu po tym komentarzu tego gościa. Ale to nie jest tak, że po prostu od razu się zraziłem jak jakaś rozgielitka po prostu, że ktoś mnie źle pierwszy raz tak negatywnie ocenił. To trzeba się do tego przyzwyczaić, tak? Że wielu osobom się nie będzie podobało to, jak ktokolwiek nagrywa, podbieranie jaj. Rozpoczęto wyzwanie kurz dla PD. Ciężko będzie to wyzwanie tu pokończyć. Tam mam jeszcze geoskrzynkę, o mój, widzicie, jeszcze wcześniej jest ta geoskrzynka. Tam coś jeszcze jest, ale trzeba, żeby się tam dostać, wziąć strzelbę. A, to są typowe
szczęście do broni. Mam ich już 593, nie widzicie, bo tam gdzie akurat mi pokazuje licznik z ilością części, to tam mam akurat kamerę. Ja zawsze zapominam ją przesunąć, jak nagrywam Tomb Raidera. Oczywiście w innych grach, z których prowadzę serię, to nie przeszkadza. Ale w Tomb Raiderze akurat no, tak jest niekiedy, że w niektórych grach tak jest to ukierunkowane, ten podgląd, że to może czasami przeszkadzać ta kamera, ale ja, widzicie, ja nie wiem jak się tam dostać, to jest najlepsze teraz. Żebym ja teraz nie zginął. Ja na szczęście. Musimy się wrócić, ja muszę rozkminić. Myślałem, że zginę. Muszę rozkminić, jak się tam dostać na górę. Chyba, że tutaj jakoś przejdziemy. Tak jest. To może być sposób na dotarcie do tej znajdźki, do tej geostrzynki. Ja tą geostrzynkę chyba oznaczyłem. Tak jest. Jak się tam dostać? Tutaj możemy przeskoczyć. No. Myślałem, że już nie wejdę. Tu akurat możemy podpalić kolejną statuetkę, też związaną z wyzwaniem. 7 na 10, no to jeszcze nam trochę brakuje, ale widzicie, nie będzie tak łatwo. Muszę wejść na górę, a już mi się Lara kuli, tak na... Gdzieś są przeciwnicy. Dobiliśmy kogoś, okazało się, że to wilk. Strasznie się namęczyliśmy, żeby go zabić. Myślisz, że to kupią? Pewnie tak, mi nieźle. Po tej partii powinniśmy wracać. Jasne, to już nie potrwa długo, twój król się nie wywinie. Tak, tak. Ciągle się uczę, jak się w to gra. No, my tu se bawimy, walczymy o przetrwanie, a te se typiary typowo sobie kurwa w te w szachy grają. O, zabawy. Już nie potrzebujesz, kolego. Nie wyprzedzaj tego, co już zostało zrobione. Widzisz, szmaciarze? Nie ma grania, powiedziałem. O, a tu postawię moją królową i szachmat, szmaciarze. Dobra, tutaj mam amunicję do karabinu. I gdzieś tutaj, aha, i udało nam się wejść tym sposobem do tej ostatniej go skrzynki. Tam mi coś świeci ogólnie. A nie, to są te całe statuetki do podpalenia, ale on to już nie jest wymagane, bo mam już strzały zapalające. O Jezus. Czasami tak mam, że odwalę. Tutaj mamy przy okazji skrzynkę z częściami broni. 676, bardzo ładnie. No i naszą upragnioną skrzynkę zrobiliśmy. Dużo jest jeszcze tych skrzynek do zebrania, 15. Rozejrzyjmy się, gdzie jest jeszcze kolejna skrzynka. Jest tutaj, tam jest jeszcze dokument. Ciekawie, jak ja tam mam wejść. Dobra, mniejsza o to, tutaj sobie weźmy. Oznaczmy tą białą skrzynkę. Nie jest to aż tak daleko, można by rzec. Ale musimy znowu zejść na dół. Może jak wejdę sobie po dachu, to mi to szybciej zejdzie. O, mamy kolejne jajka związane z wyzwaniem. Jeszcze 3. Jak to teraz da wejść? Tutaj będę musiał zejść typowo. Dobra, ładnie. Teraz tutaj, teraz tutaj. Dobra, teraz musimy uderzyć na tą pinkę. No i po zabawie. Tak, tam nie wejdziemy. Oj! Jeszcze tak czasami też tak spadam. Chusteczkowo rzecz biorąc. Dobra, i tam. Aha! Dobra, to teraz kminię, jak mam to zrobić. Teraz się domyśliłem. Zwróćcie uwagę, że na początku odcinka tam byłem. Na tym miejscu, gdzie były te dwie skrzynie z częściami do broni. Ale nie pomyślałem, że to po drugiej stronie może być znajdźka. I tak, wejdziemy sobie tutaj teraz. I żeby tam wejść, muszę wejść na dach. Jak ten dach się wchodziło? Ja tutaj dam radę? Nie dam tutaj rady za bardzo. Chyba, że od tej strony gdzieś wejdziemy.
Tak, tutaj powinien być bardzo spokojnie. Otóż to. Na ten dach już nie wejdę, bo jest zbyt stromy, ale przejdziemy sobie tutaj. No i jak widzicie, tutaj sobie przejdziemy. Tutaj sobie rozwaliliśmy już tą ścianę z drewna poprzez strzelbę. Tutaj wystarczy ją rozwalić. Okej. I tam mamy znajdźkę na tym dachu, żeby się nie zabić. Okej. Aż dziwne, że ona skacze z takiej wysokości i nic sobie nie robi, ale dobra, nie będę wnikał. To przecież typowy Tomb Raider. Tomb Raider się powinno wymawiać. Dobra, 70%. Moment, się udało to ogarnąć. Tylko martwi mi ten jeszcze jeden grobowiec, który tutaj widzicie macie. Jeden z dwóch. Czy przydałby się jeszcze na tym odcinku go ogarnąć? Tu jest dokument. Tak jest. I musimy poprzez ten samolot tutaj przejść, żeby do tego dokumentu się dostać. Też poza nagraniem muszę się trochę rozejrzeć za tymi właśnie elementami wyzwań, bo założę się, mogę być tego pewien, że na nagraniu nie zdołam ich wszystkich odnaleźć. To może być problematyczne. Tam jest gościu, o dziwo, którego nie przeszukałem. 706 części do broni. No już wymiatam na tym, pod tym względem. Dobra, jeszcze raz musimy wejść do tego samolotu. Też czasem też zwróciłem uwagę na ten wodospad, bo czasami pod tymi wodospadami też różne rzeczy można znaleźć. Są ukryte takie ścieżki. Trzeba po prostu wejść tam, gdzie ten wodospad opada. I tam za tym wodospadem momentami, jak w filmach z Indiana Jonesa choćby. Czasami właśnie za tym wodospadem różne rzeczy się można odnaleźć, ale chyba nie w tym przypadku. No tu już nie. Aj, nie przejdę niestety. Zaktualizowano mapę. Tu jest jeszcze go skrzynka. Na tym wzniesieniu gdzieś. Ona jest dosłownie tam. Oj Boże, no to co mówiłem. Naprawdę trzeba uważać, gdzie się stąpa. Pewnie mi się goście też zaspili. O. Czy ja na tym gnieździe byłem? Chyba byłem niestety. No, jest puste. O, nie trafiłem w minę. Drugi zgon. Zajebiście mi to idzie, ta gra dzisiaj. No ja chciałem w tą linkę trafić. Dobra. Chyba, że sobie po prostu zajdę tutaj. Tak jest. O, idioto, po cholerę naciskasz ten shift w klawiaturze, naprawdę. Ojeju. Szczyt głupoty, naprawdę. Nacisnął ten shift zadowolony. Dobra, ale mogę sobie tutaj chyba widzę zejść. Nie będzie takie łatwe. Może sobie zejdźmy, może nie aż tak ze stromej ścieżki. Tam można ładnie spaść. Tutaj jakbym się udało na ten samolot wejść. Tam o dziwo coś jeszcze widzę świeci. Nie mówcie mi, że to dokument jest. Jakiś dziennik. Skarbie, nawet nie wiem od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na Endurance... To chyba czytaliśmy. Reyes, drogi Kondradzie, ręcznie napisany list od Reyes. Nie do wiary. Rod jest ojcem? Ciekawe, czy cały czas wiedział. No tak, Rod kręcił z Reyes. I Rod niestety nie żyje. Rod mi właśnie najbardziej przypomina takiego typowego Indiana Jonesa w świecie Lara Croft. Mi się wydaje, że uda mi się tam wskoczyć. To u mnie mamy jeszcze znajdźkę. Weźmy zapalające strzały. No i tutaj sobie na spokojnie. Nie żadnego przycisku dwa razy naduszania i żadnego shiftu. Znowu gdzie nie zleciał. 698 części do broni. Zajebiście. Dobra.
mi się wydaje, że powinienem na spokojnie. O Jezus, myślałem, że znowu zlecę. Ale nie powinienem się zabić. Na spokojnie sobie teraz doskoczyć. I tak też myślałem. Części do broni 713 już. I go skrzynka. W okazji strzały można sobie je wziąć. Tutaj jeszcze coś jest. Udało mi się wskoczyć. A tu jest dodatkowe punkty doświadczenia. PD plus 20. Dobra, oznaczmy sobie na mapie ten dokumencik. Później jak zdobędziemy ten dokumencik, trzeba będzie iść na górną partię i gdzieś tutaj się jeszcze rozejrzeć za tym ostatnim grobowcem. Nie wiem, czy on gdzieś tutaj nie będzie. Dobra, mniejsza z tym. Twoja pozycja. I oznacz ten dokument. Ciekawe, ile jeszcze znajdzie mi będzie brakowało do ukończenia tej mapy na 100%. Bo chciałbym, jak już mówię, kto nie ogląda wcześniej serii, nie jest Tomb Raidera. Chciałbym Tomb Raidera właśnie ukończyć na 100% wszystkie znajdźki, wszystkie wyzwania. Bo to ogólnie wam pomaga w rozwinięciu na 100% postaci. A to jest bardzo przydatne. No bardzo widowiskowe, zwłaszcza te walki. Jak odblokujecie wszystkie te drzewko umiejętności, naprawdę są fajne. Też dużo ułatwienie. Bo bywają też ciężkie momentami. Dobra, i teraz mogę zejść tam, ale ja bym chciał zejść tam. Bo tam mamy ten dokument i to jest chyba w tej chatce całej. Bo tam widzimy, widzicie na 12. Dobra, o dziwo. Jak ja mam tam wejść teraz? Tam nie zejdę. Chyba już wiem, jak tam się dostać. Dobra. Teraz mogę. Nie! To nie był za dobry pomysł. Delikatnie rzecz sprawą ujmując. O Jezus, jestem tutaj teraz. God damn it. Dobra, jeszcze raz. Zróbmy to w miarę szybko, ogarnijmy. Poprzez ten samolot znowu mogę się tam dostać. Spróbuję więc taką rzecz uczynić. A niestety nie będzie takie łatwe. Samolot się kończy tutaj. A do tej chatki jeszcze spora droga. Muszę pomyśleć, jak tam najlepiej się dostać. Tam jest jakaś linka z tego, co widziałem. Tutaj. Czyli muszę wejść na to wzniesienie. Ale tutaj się na pewno zabiję. Chyba, że zeszedłbym sobie tutaj. Oj. Weszedłbym sobie później tu i tam na górę. Tamtą linkę byśmy mogli w miarę jakoś wejść. Widzę, ta linka chyba to jedyny sposób, żeby się tam dostać. Tak mi się wydaje, bo tam jest jeszcze... Chyba, że właśnie tutaj na dolnej partii jest jeszcze jakiś zeskok. Musimy tutaj chyba wejść, żeby przeskoczyć tam. Nie będzie to takie łatwe. Oj! To też trzeba uważać na takie denne skoki na tych ściankach do wspinaczki, żeby się czasami nie spadli. Będziemy mieć przynajmniej skórę. Tak, bo tutaj w tej okolicy nic nie ma, żadnej znajdźki, to wszystko poczyszczone. To muszę iść tutaj teraz. Ha. Dobra. No i teraz dziś pytanie, dziś odpowiedź. Jak mam się tam dostać? Bo tu jest tylko wejście na górę. Chyba, że po prostu bym sobie zaryzykował i tutaj bym sobie zjechał. Nie, nie ma opcji nawet. Nie ma nawet opcji. Muszę wykombinować, jak tam zejść. Może by tutaj jakoś... Kurczę,
A, no widzicie. Człowiek jest głupi, to przez całe życie. No i mam odpowiedź na to. Tylko tutaj, broń Boże, naciskać shift. Jak ostatnio miałem zamiar robić, bo czasami jest tak, że możecie się szybko przez tą linę przemieścić, że ona się szybko spina, ale to jest tylko możliwe poprzez kołowrotek, a ja tak jeszcze nie zdobyłem elementu ekwipunku. No i tak, tutaj mamy punkty, dodatkowe punkty doświadczenia, plus 20. A, że ja nie wpadłem o tej linie, na tą linę na początku odcinka. Trochę tego w Tomb Raidera też nie grałem. Też mi się wyłączyło myślenie związane z tą grą. Dobra, i to jest na górze. Bo teraz być mądry pisz wiersze, jak tam wejść na tą górę. Tu mamy chyba... Nie, wydawało mi się, myślałem, że jest ten posąg związany z wezwaniem. Ale nie. No tak, ale jak mam to teraz wejść? Tutaj nie wejdę. Definitywnie da się jakoś tam wejść, ale nie wiem jak. Bo ona się w ogóle nie chce złapać. Tutaj też nawet opcji nie ma, na duszę wsparcia i nic z tego. Oj Boże. To jest ci zagadka dopiero. Dobra, spróbuję wrócić. Jak tam wejść? Chyba tam niestety muszę przeskoczyć. Żeby tam przeskoczyć, muszę przejść tam dalej. I niestety nie będzie to takie łatwe. Dobra. Nic, musimy wrócić, nie ma innej opcji. Musimy wrócić i przejść sobie tutaj. O Jezus, Lara, łap się. Dobra, musimy jakoś tam dalej iść, niestety. To mi się wydaje, no mogę się mylić. Sobie. O, myślałem, że coś. Kurczę, czemu mi się wydaje, że jak są te ptaki, to gdzieś może być ten element wyzwania z tymi jajkami. O, tu mamy, widzicie, posąg. Aha, dobrze, ja tutaj weszłem. Wszedłem, przepraszam. Tu mam amunicję do. Tylko tak, pytanie, czy ja tam doskoczę, a się nie zabiję. Nie udało się w miarę. Fajnie, fajnie. Tu mam ten posąg z wyzwaniem. Jeszcze dwa mi brakowało. Tutaj widzicie, mogę jeszcze sobie ustawić linkę. Ale w takie miejsca, które mnie chwilowo nie interesują, niestety. Na razie nie będę tego robił. Dobra, i tutaj mamy części do broni. Oj, jeju. Nie, nawet opcji nie ma. Nie, może bym ja tam weszedł. Próbujemy teraz wejść na górę. Myślałem, że to będzie to gniazdko, ale nie było niestety. No nic, to nam nic nie dało. Musimy iść teraz dalej. A shift. Tutaj też shift mogę nadusić, bo w innych przypadkach już nie. Dobra, wchodzimy na górę. Musi być jakieś bezpieczne zejście tam na górę, na tą chatę. Tylko muszę sobie przypomnieć, bo ja tutaj ciągłem się z questem fabularnym. Ale to było tak szybko, że nie szło tak ogarnąć tematu. Tam jest kolejna statuetka, widzę, do podpalenia. Widzę jakiś dokument, chyba też niedaleko jest. Wiecie co, wezmę sobie, oznaczę może ten dokument, najpierw będzie łatwiej. A później się może jakoś uda wrócić. Ostrożnie!
Wycofali się, są goście. Trzeba do buja, atakować teraz! Nie, muszę zmienić broń. A spadł frajer, oj. Śmieciu. To było chamskie z twojej strony. Przecież mnie tak zorał. Oj! Wstrzymujemy się, inni się nią zajmą. Ale mnie załatwił. Ja muszę trochę wypocząć. Tu się zagenerował pasek życia, bo widzę słabo. Znaczy stan życia, bo pasku życia tutaj o dziwo nie ma. Ten posąg mnie bardzo fascynuje. Zwróćcie uwagę. Nie zwracałem uwagę na ten posąg, jak grałem. Ale go załatwię, chciałbym go z Finishera załatwić. Tak jest. Ja też. Nie o taki Finisher mi chodziło. Chciałem wam znowu zademonstrować mistrz strzelby. Ale mi nie pykło. Dobra, i ten dokument jest tam na dole. Kurczę, ale jak mam tam zejść, żeby nie spaść? Ale tam są te elementy wyzwania. Może tu się jakoś w miarę pokręcę. Spróbuję zejść może. Może mi się to się raz zapisze. A, mogę sobie zejść na luzie. Zajebiście. Było gdzieś tego ciało, tego gostka, ale już nie wiem gdzie. Może znikło. I tu mamy jedna zajdźka, plus 500 do punktów doświadczenia, ładnie. Amerykańscy żołnierze na pewno nigdy by ich nie porzucili. Nie sądzę, żeby uszli stąd z życiem. Nieśmiertelnik piechoty morskiej USA. Piechota morska to nawet znalazła, no to ładnie. Dobra, muszę wejść na 100% tam na górę. Gdzie mamy tutaj jeszcze jakieś znajdźki? Mamy tutaj go skrzynki, aż dwie. Ona jest tam, dobra, i tak muszę tutaj przejść, tak? Bo tak, czy mam zejść tutaj, czy lepiej tutaj? Weźmy sobie może tutaj. Dobra, skocz. No nie aż tak chciałem dziwnie schodzić, ale dobra. Puszczę tą uwagę między uszy, między oczy może. Dobra. Bo tutaj mnie przyciągły te części do broni. 798 już mam części. Aha, i dobrze, że tak zrobię, bo tutaj mam właśnie element wyzwania. I na górze chyba jest jeszcze ostatni. 9 na 10. No został ten jeden. O, jest kolejny element wyzwania. I tutaj jeszcze na górę udało mi się wskoczyć, ale niestety nie wejdę. Nie ma takiej opcji, żebym z tej... Nie, chyba nie, Lara nie wskoczy tutaj. Ulu. Abym tupnął i naros. Dobra. Weźmy sobie tutaj. Tutaj powinienem zejść teraz na tamtą partię. Nie trafiłem. Aj, znowu. Dobra, teraz weszło. Wejdź spacja. Dobra, i tutaj jest znowu kolejny element wyzwania. Tu jest bardzo stromo, to trzeba uważać. Tak jest. Tutaj będę miał tylko jeszcze dwa do ukończenia. Takie gniazda do splądrowania. Dobra, moment, teraz się muszę znowu wrócić, bo tutaj chyba nie wyskoczy mi. A, skocz mi. No dobrze, ale tutaj niestety myślałem, że będzie ten ostatni do podpalenia. Ta statueta niestety nie, ale możliwe, że tam jest. Tylko jak mam to teraz wejść? Tutaj mogę. Aha, dobra. I tutaj mam dojść do tej chatki całej. Bo ta chatka, nie wiem gdzie ona była tam. Ale nie wiem, dobra, później będę kminił. Jak tam dojść. Dobra. I tutaj mamy ten element znajdźki. Tam też jest posąg, widzicie. Na drugiej. Ale niestety nie zapalony. Ale za to są tam jajeczka, widzę. Wzór. Czyli dobrze, że się tutaj wróciłem, mimo to. Tylko tak, ja nie wiem, ja tutaj nie przeskoczę. Tu język też się plącze i się dziwić, że ludzie czasami cię wyzywają od tego, że nie komentujesz od rzeczy.
Tam się niestety nie dostanę, nie ma takiej opcji. No tak, i teraz jest rozkmina, jak zejść. Jak tu teraz stąd zejść? Chyba, że zeskoczyłbym. Mogę zeskoczyć tam. A teraz mogę sobie zeskoczyć tutaj. I zdobędę sobie właśnie przedostatnie te całe jajka. Bo ostrożnie po drzewie przejdziemy. Dobra, i tutaj mamy 4 na 5 ukończonych zebranych jaj. Dobra, jak z tymi dokumentami? Tam jest jeszcze skrzynka jedna. Tutaj może sobie oznaczymy. Ona jest tam, ona jest definitywnie grubo na dole. Mam pewien pomysł. Wejdźmy sobie tam dalej. Nie będziemy schodzić, przejdziemy sobie po prostu tutaj. Tutaj sobie przeskoczymy na górną partię. Tutaj nie mamy jakiegoś dojścia tam, na gdzie mi wskazuje ta znajdźka, ale mogę sobie przejść tutaj, zjechać, spacja. Dobra, i tutaj widzę, jest element, żeby zejść tutaj na dół. Tak to też nigdzie nie przejdę. Ta spacja. Interesowała mnie właśnie ta gra, skrzynka cała. Ale ona jest naprawdę na dole. Weźmy sobie jeszcze na górę. No ładny, jaki ładny księżyc. Szkoda, że za oknem mam dzień. I ona jest tutaj? Dziwne. Nie chcę ryzykować za bardzo. Dobra. Myślałem, że zginę. I ona jest tam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz tam zeskoczyć. Poczekaj, zastanówmy się, zanim zrobimy jakąś głupią rzecz. No definitywnie tam można zejść, z dolnych partii. Ale nie wiem, no dobra, zaryzykuję. Najwyżej zginiemy. Shift. Nie, nie dało rady nawet. Dało rady nawet. Teraz ciekawe, gdzie mnie wywali z checkpointem. Nawet nie w złym miejscu. Kurczę, ale czemu ta skrzynka? Ona mi się wydaje jest jeszcze niżej, niż mi pokazuje ten cały oznacznik. Dobra, moi drodzy, że już 33 minuty odcinka to tutaj skończę, na wszelki wypadek. A najwyżej w następnym odcinku spotkamy się. Tam już jeszcze widzicie oznaczone, że tam jest wejście do grobowca. No tamten grobowiec jeszcze już splądrujemy w następnym odcinku, bo został tylko jeden. Ja jeszcze przeszukam mapę też poza nagraniem, jeżeli chodzi o te wyzwania, bo są dwa wyzwania, zwróćcie uwagę. Jest oświetlenie, gdzie brakuje mi jednego elementu, i podbieracz, gdzie też mi brakuje jednego elementu. Także ja się też poza nagraniem jeszcze rozejrzę, gdzie będą te znajdźki, i mam po prostu spotkam się z wami w następnym odcinku już przy miejscu, gdzie będzie ta skrzynka. I po prostu rozejrzę się też poza nagraniem, jak to wygląda z tymi ostatnimi elementami wyzwań. I też wam pokażę, w którym są miejscu. Później ruszymy na grobowiec i ruszymy później już z fabułą główną. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Maro Kubrak, gry na maksymalnych poziomach trudności. Trzymajcie się. Na razie.